trzeba powiedzieć, że w większości przypadków, w większości pacjentów żylaki są postrzegane jako problem głównie estetyczny. Trudno powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. No, myślę, że przede wszystkim w pierwszym etapie postawania żylaków one nie dają żadnej dolegliwości. To jest tylko kwestia wizualna, więc można powiedzieć, że w pierwszym momencie choroby żylakowej żylaki są problemem jedynie estetycznym, ale oczywiście biorąc pod uwagę konsekwencje trwania choroby, prawda, czy schorzenia, przebieg to nie jest tylko problem estetyczny. No, można by wymienić powikłania od razu, jakie są związane z żylakami. One oczywiście się dzieją w różnym czasie trwania choroby żylakowej. To wcale nie jest powiedziane, że to musi trwać wiele lat, bo są sytuacje, w których dochodzi do manifestacji niewydolności, pojawia się żylak, z tym związany jest zastój krwi, a z tym związana jest możliwość powstania zakrzepu. Znaczy, no, powstanie zakrzepu to już jest proces chorobowy, to nie jest jedynie przypadłość, jakiś defekt, powiedzmy, kosmetyczno-fizjologiczny, tylko jest to już schorzenie, które oczywiście może nieść ze sobą dalej idące konsekwencje. W związku z tym to jest taki najbardziej niebezpieczny moment choroby żylakowej, kiedy dochodzi do zakrzepicy żylnej. Ona może być różnego, o różnym zakresie, różnym, prawda, stopniu zaawansowania. No, najbardziej boimy się tej zakrzepicy, która penetruje w głąb, czyli do układu głębokiego, bo to już jest niestety zagrożenie życia, prawda? Bo zakrzepica głęboka może dawać zatorowość płucną i może nawet grozić utratą życia, więc to jest bardzo poważna sprawa. Są również konsekwencje choroby żylakowej inne niż zakrzepica, ale również uciążliwe i w przypadku dużego zaawansowania nawet powodujące takie kalectwo. To są owrzodzenia żylne. I tu znowu można powiedzieć, że pojawiają się po kilkunastu latach trwania choroby żylakowej, co nie do końca jest prawdą, bo zdarza się taka postać niewydolności żylnej, że dochodzi do niewydolności na przykład pnia głównej żyły układu powierzchownego, ona nazywa się żyłą odkiszczoną wielką, a nie ma dużych żylaków. Stąd też konieczność, to o czym już wspominałem, wykonywania wcześniej badania USG, bo ta żyła może być niewydolna od kostki praktycznie, czy raczej od pachwiny do kostki, prawda, zmieniając kierunek przepływu krwi. I wtedy często dochodzi do powstania owrzodzenia w okolicy kostki. To jest po prostu ubytek skóry, który oczywiście ulega kolonizacji bakteryjnej, dochodzi do infekcji, zaczerwienienia, dużej bolesności i praktycznie uniemożliwia chodzenie, a tym samym u ludzi młodych wykonywanie pracy. No i pojawia się problem i wtedy najczęściej pacjenci przychodzą do chirurga. Dlatego myślę, że lepiej wcześniej. To nie jest tylko problem estetyczny i należy to leczyć w miarę szybko.